Chcieliśmy Wam pokazać Matyldę ulubione zabawki i zabawy przez ostatnie tak 6 miesięcy około. Chciałam po prostu Wam pokazać apsik, co warto kupić na ten okres, co nam się sprawdza, a może jakieś pomysły na zabawy i tak dalej. Mam nadzieję, że ten filmik Wam będzie się podobał. Co, Matylda? Właśnie Matylda się bawi z jedną tych zabawek, tak? Jej numer jeden zabawka po prostu od, nie wiem, od 6 miesięcy to są te kubeczki z Ikei, które ostatni raz co byłam w Ikei to sprawdzałam, kosztują 10 zł. I te kubeczki są fajne, bo można je kładzić na siebie i budować taką wieżę, co Matylda bardzo lubi, burzyć tą wieżę. Te kubeczki też są świetne do wody, do kąpania, bo są różne dziurki, woda różnie od nich się wylewa. Te kubeczki są fantastyczne do jedzenia, tak? I też Matylda teraz zaczęła wkładać je do środka i ja jakby tak się z nimi bawi. Też jak się stuka je razem, to robią różne hałasy i tak dalej, naprawdę. To jest chyba najlepsze 10 zł, co wydaliśmy, jeśli chodzi o zabawki, bo Matyldzie to naprawdę bardzo, bardzo pasuje, tak? Tak? I teraz stoi. Tak! Tutaj zostawiłam mój notes i może to jest dobre przejście na kolejną rzecz, co Matylda bardzo, bardzo lubi robić. To jest, jak mamy książeczki. I polecam tutaj kupować takie książeczki właśnie w tym wieku, takie z grubymi kartkami, bym powiedziała. A Matylda bardzo lubi właśnie przykładać strony w takich książeczkach. I muszę Wam powiedzieć, że jak ja jej czytam, to głównie wychodzi na to, że ja jej daję drugą książeczkę, ona przewraca strony, a ja czytam z innej książeczki i to jest jakby najlepszy sposób na razie dla nas, jeśli chodzi o takie czytanie. No i pokażę się ładnie, przykładasz karteczki. Może będzie lepiej w tej książeczce, co? To jest większa. Ale bardzo, bardzo lubi to robić. Jak widać, i też te książeczki jest fajna zabawa, że ona może przez nawet 5 minut siedzieć i się patrzeć na nią i przekładać tę stronę. I w te 5 minut można bardzo dużo zrobić i ogarnąć. Dobrze, to już mamy to. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o zabawki, no nie wiem, czy książeczki to zabawki, ale książeczki, zabawki. Kolejna rzecz to jest ta zabawka. Muszę Wam powiedzieć, że ja to dostałam na przecenie w TK Maxa. To jest z Fisher Price'a. Te wszystkie zabawki postaram się podlinkować poniżej, jakie znajdę. I tutaj miało 6 takich elementów. Oczywiście wszystkie nie mogę na razie znaleźć, bo są wszędzie, tak? I te końcówki się chowa do tych dziur. Niektóre grzechocą, niektóre nie. Nie wiem dlaczego niektóre tak, niektóre nie. No i ta zabawa naprawdę podoba się Marysie, bo ona się nauczyła otwierać tą część i ona to otwiera, zamyka, zaczyna wyjmować te elementy. Ona jeszcze nie jest na tym etapie, że wie, że to kwadracik idzie w kwadracik. Próbuje wszędzie i też tutaj wsadza paluszki. Pokażesz, jak wsadzasz paluszki? I szukasz. No ona w tej zabawce właśnie jej ulubiona część teraz to jest otwieranie i zamykanie to, ale też lubi tutaj, o właśnie tak jak tutaj jest, wsadzać tutaj te paluszki i próbuje to wyjąć, tak? A no jej pokazuje, ja jej pokazuję, że stąd może wyjąć, ale o. No i wyjmuję te klocki, tu stąd. Wyjmuję te
zabawki, a je wyrzuca z tego pudełeczka i to jej bardzo, jest bardzo szczęśliwa z tym. A też lubi trzymać tutaj, jest taki ogonek i tym się bawić. I ta zabawka też nam się sprawdziła w ostatnie 2-3 miesiące i myślę, że też będzie nam służyć dalej. Bo widzę, że takie większe zaangażowanie od niej, jeśli chodzi o tą zabawkę, tak? No, to co mamy? Mamy kubeczki, książeczki do przewracania. I to zabrzmie dziwnie, ale my mamy takie pudełeczko. O, takie właśnie. Teraz ma tutaj książki w środku. Ale wam pokażę, może tutaj zniżę trochę kamerę i pokażę wam, co Matylda robi z pudełeczkiem. I to jest jakiekolwiek pudełko, torebka, cokolwiek. Matylda wyjmuje teraz rzeczy z tego pudełeczka. I to jest jej ulubiona zabawa. Ja mogę wsadzić tutaj skarpetki, szmaty, klocki, cokolwiek. I Matylda po prostu sobie siedzi i wszystko wyjmuje z tego pudełeczka. I to super nam się to sprawdza. To akurat jest pudełeczko z Ikei, ale myślę, że zwykły karton to też by zadziałał. My akurat mieliśmy po prostu dodatkowe. Ja zauważyłam, że bo ja wymieniam jej książki, które tutaj ma, co ja wyciągam to ona po prostu tak się fajnie bawi i wyrzuca te rzeczy i to jest dla niej naprawdę super zabawa, co nie? Tak, super zabawa dla Matyldy. Dobrze, kolejną rzeczą może... musimy poczekać, żeby Matylda skończyła. Są piłeczki różne w formie i tak dalej. Od momentu, co Matylda zaczęła raczkować, to piłki to są bardzo, bardzo fajna zabawa. A tutaj mamy bardziej takie skomplikowane, głośne zabawki. Ta akurat jest fajna, bo ma te tasiemki. Tu nawet przed raczkowaniem to Matylda siedziała i się bawiła tymi elementami. Tutaj też można różne rzeczy dotknąć i tak dalej. No i to gra. Oddaje dźwięki i Matylda bardzo lubi ten. I to, to też się rusza na podłodze w różne kierunki. I to akurat, powiem wam szczerze, to jest strasznie głośne. To jakby dla mnie to nie jest moja ulubiona zabawka, ale naprawdę nam się sprawdza, jeśli chodzi o Matyldę zaangażowanie. To nam się też bardzo sprawdza. Bo ona jakby za tym chodzi i też to jest taka jakby w sumie kolejna zabawka, że ja wiem, że jak to puszczam, to mam może 2 minuty, żeby, nie wiem, sprawdzić telefon, czy coś tam pomieszać, jak coś gotuję, czy cokolwiek, to jest też taka kolejna zabawka. Takie piłeczki interaktywne, gdzie sobie z Matyldą jakby się bawimy razem tymi piłeczkami, to są te 2 piłeczki z Obo. To już ma od dawna, od chyba 3. miesiąca życia, bo grzechoty, to było jako grzechotka i też bardzo jej się podobała, tutaj wsadzała paluszki i tak dalej. I nadal się tym bawimy, bo po prostu daje Matyldzie i ona za tą piłeczką goni. A to dosłownie dostaliśmy kilka tygodni temu i to myślę, że będzie fajne też jak zacznie chodzić, że będzie mogła z tym chodzić. A na razie używamy ten element taki piłkowy, że się tym bawimy. A mimo to, że ona jak jest to razem połączone, to ona to przesuwa na ziemi, ale jeszcze aż tak ją to nie interesuje, jak to. Po prostu chciałam wam dać takie przykłady, jeśli chodzi o piłki, co można kupić, co jest na rynku i co akurat Matyldzie się w miarę sprawdza. No i ostatnia zabawka oprócz mnie. Matylda, gdzie jesteś? Co ty robisz?
Jak się cieszę. Matylda, czy ty robisz pikabus? Widzi siebie? Widzi siebie? Uważaj. No, najlepsza zabawka to mama, tak? Pochodzić po mamie, poszarpać włosy, popatrzeć się na mamę, jak? Gimnastykując się z mamą. To jest naprawdę najlepsza zabawka. Ale zabawkę, co używamy w dzień, od miesiący po prostu, to jest zabawka, którą dostaliśmy. Jak to wytłumaczyć? To jest mojej siostry teściowa nam to uszyła. I przyjechało to z Kanady. I to jest książeczka, którą ona nazwała Quiet Book. I widziałam na Allegro, też ludzie sprzedają, mnóstwo pracy ona w to włożyła, ale muszę wam powiedzieć, że przed snem, żeby tak się uspokoić, uciszyć, to z Matyldą siedzimy tak, że Matylda siedzi mi tutaj tak niby na kolankach i otwieramy pierwszą stronę. I na naszej pierwszej stronie jest akurat domek pieskiem, to patrzymy się na pieska, Matylda zrywa pieska, bo piesek jest na rzepie i czasami odrzuca pieska, czasami wsadzamy pieska z powrotem do domku, no i kolejna strona jest torebeczka, sprawdzamy, co jest w torebeczce i tak dalej. Tutaj są naprawdę mnóstwo takich elementów na rzepę i to akurat cokolwiek jest na rzepę, jej się najbardziej podoba, żeby ściągać, rzucać, i tak dalej. Ja oczywiście znajduję te części, dbam o to, żeby te części od razu znaleźć, bo nie chcę je gubić po prostu, ale naprawdę super nam się to sprawdza. Też tutaj konik ma ogonek, co można mu ten ogonek zdjąć. Naprawdę też te elementy nam bardzo, bardzo fajnie się sprawdzają. Jak macie okazję coś takiego kupić, i ja wiem, że to jest drogie, bo no też to rozumiem, bo to trzeba naprawdę szyć i szyć, i podziwiam ludzi, którzy im nie wiem, to robią i tak dalej. Też tutaj są takie kwiatuszki, gdzie można guziczku i na to się patrzymy i naprawdę to nam się sprawdza wieczorem, żeby się uspokoić, sobie siedzimy i się patrzymy, Matylda przekłada te strony i jak widać właśnie naprawdę to nam się sprawdza. Jakbyśmy, naprawdę nie wiedziałam, że aż tak nam się to sprawdzi, ale też przez ostatnie 6 miesięcy używamy, korzystamy z tego i czasami jest większe zaangażowanie, czasami mniejsze, ale bardzo, bardzo na zdrowie. A psik! Naprawdę wam tą książeczkę polecam. No kochani, mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał. Jak tak, to kciuki do góry. A zachęcam was, jak jesteście pierwszy raz na moim kanale, do zasubskrybowania poniżej. A jak nie wiecie, to ja się wychowałam w Kanadzie, dlatego czasami mi się te końcówki mylą. No i jak zawsze, Matylda i ja życzymy wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia.